zobaczmy sobie tryb speedcross, chyba speedcross się nazywa. Nie jeździłem tego jeszcze chyba ani razu. A to tu gdzieś na dół trzeba zjechać. No i tutaj to Wankla można posłuchać, nie to co w Forzie. Kurde, przyjemnie jest po prostu, nie? Też tak czasami gdzieś tam ci przejedzie jakaś Mazda RX-8, no przeważnie w tych RX-8, bo one są tanie i ładne samochody. No ale mają te silniki Wankla, one są uważane za wadliwe, no jeśli ktoś tam nie dba o nie regularnie, no to mogą się rozwalić bardzo szybko, tak? Ale ludzie często je sobie gdzieś tam kupują i gdzieś tam na ulicy można je dosyć często spotkać. Jeśli ktoś jeszcze nie zrobił właśnie tego swapa, to słychać, no to słychać, że to brzmi ładnie po prostu. Dużo ładniej niż w Fordzie, no, krótko mówiąc. Sprawdź dźwięk jakiegoś AMG. O, właśnie, to może być ciekawe w sumie. AMG, ładny, gruby, taki soczysty dźwięk, no nie? A kilkoro miejscowych kierowców wciąż walczy. Dobra, dostaniemy tutaj miniacza Countrymana chyba. A ja mam tu, aha, ja mam się w to rozwalać. Ojej, dziwnie. To jest chyba speedcross, nie? Jak się nazywa. Au, 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 au. Nie złapałem tego czegoś tam w powietrzu. Dobra, lecimy. Dałem radę? Chyba na styk, co? Tak samo jak Audi S1 z grupy B, nie brzmi jak prawdziwe Quattro. A detail, jak na żywo, w detaili brzmi. No w dercie to już jest całkowicie inaczej. Który jarzem był? Dobrze pojechałem? Nawet nie spojrzałem, ale chyba dobrze. Aha, a nie, to już coś tam jeździłem. Zobaczcie, trochę mam tych rzeczy ukończone. Dobra, to sobie porobimy to. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj. I tak, mamy nową traskę. Gdzieś tutaj? Ej. Nie, no to już zrobiłem na pewno. To jeszcze powinienem gdzieś indziej mieć do przejechania. A, może to już jest następne. Dobra, nieważne. Kolejny zakup i dzień zaliczony. Trzeba mi jakiegoś zakazanego wyścigu. Dobra, zobaczmy.
Uderz w 50 obiektów. Dobra, spróbujmy. Dźwięk Subaru Forge też jakaś porażka. No nie? Tak. Znaczy ja się nie pamiętam dokładnie, jak w Fordzie to już brzmiało. Tam dawno Subaru nie jeździłem, ale. Aha, ja mam tu 1 300 000 zdobyć. Uuu, shit. To muszę się nie. Muszę uważać, żeby się nie rozwalać w ściany. Nie, to już jest co innego. Au! Wow! Ohoho, kurde. Jaki skok! Jak ciężko to trafić. Kurde, łatwo się tu rozwalić o tą ścianę. To jest strasznie wąsko. No nie, znowu! Chyba git, 1,5 miliona jest. Nie wiedziałem, że takie coś jest w paybacku. No jest! To jest speedcross czy coś takiego i musimy tutaj robić takie stunty, coś jak Ken Block, no nie? No, trzeba robić. Jakie masz dodatki do Need for Speed Most Wanted? Jakie jest dobre DLC według ciebie? O, już nie pamiętam, co tam było. W tego Need for Speeda grałem bardzo dawno temu. Jakbyś mógł mi przypomnieć, co dokładnie tam było? Jakie dodatki? Oho! Hej, Mark! Kolego, świetnie ci idzie. Pewnie jesteś z siebie dumny, co? Nie tak jak moja mama. Ty, słuchaj, dobrze ci idzie, ale wycofaj się, póki prowadzisz. Aha. Odpuść sobie resztę zawodów, a ja ci to wynagrodzę. Co? Łapówka. Dobra, jedziemy na następny. Według mnie to za bardzo gazujesz mnie dozowanie gazy, dlatego to tak miotane poprawo. Tutaj trzeba tak miotać. Co ty? Ale prawda jest taka, no, dziwnie mi się tutaj jeździ. Podczas ślizgu nie potrafię tego wyczuć. Grałeś, Piotr, w ogóle w Paybacka? Dobra, musimy gdzieś sobie tutaj dojechać. Uuu, kawałek drogi mamy. Wypadałoby zmienić auto.
Tu mamy domek, to sobie zmienimy furę na jakąś inną. To posłuchamy, jak przy okazji na inne jakieś tam brzmią, nie? Ja wiem, że tam mogę się teleportować, ale tak chcę sobie po prostu przypomnieć tę grę i przy okazji porobić te speed... rzeczy, których nie robiłem. Znaczy, których nie ukończyłem, o może tak. Dobra, to teraz tak. Wymienimy sobie furę. No co by tutaj sobie wymienić? Tutaj mieliśmy Nissana, tego już sprawdziliśmy. Coś tu chyba jeszcze mam ciekawego takiego w garażu. Zobaczmy może wyścig... O, Pagani, Corvetta, Mazda, do driftu, do... O, może do driftu coś. BMW, Vipera! Ty, właśnie, a może byśmy kupili jakiegoś Mercedesa? Wypadałoby. Tylko ja nie wiem, czy tu są Mercedesy. Powinien być chyba. Zaraz sprawdzimy. Dodatki. Pakiet Legend, pakiet najwyższej prędkości, pakiet prędkości granicznej... to nie wiem. Ja chyba o, Legend Kina, to tam chyba będzie jakiś ciekawy samochód chyba. O, pakiet bohaterów NFS jest chyba najlepszy, bo te pozostałe pakiety to tam chyba ci zwiększają jakieś rzeczy w tym Need for Speedzie Most Wanted z 2012 roku? Nie jestem pewny, co tam było dokładnie. Tam, gdzie są jakieś samochody ciekawe, które cię interesują w jakimś tam dodatku, to myślę, że to jest najciekawsze, przynajmniej dla mnie. Nie, nie szukam dzisiaj pilota, Marcin, już cię pytałeś. Jest Mercedes, tak? To sobie możemy go zaraz sprawdzić. Uhuhuhu! Co? O kurde, serio? Co to jest za fura? Pagani Huayra tak brzmi? Wow! Bardzo zbliżony dźwięk do reala, mówisz Jakub? Kurde, ja nie wiem, nie słuchałem nigdy tej Pagani, ani nie widziałem na żywo. Próbuję pierdzić tutaj w tunelu. Wow, świetnie to brzmi. Uhuhu. Ja pierniczę! Jak to brzmi! Sprawdź dźwięk jakiegoś AMG przed i po tuningu. Koniecznie musimy sprawdzić, bo to jest jakiś kosmos. Wow! Ja pierniczę! Aż cię chcę wszystkie samochody po kolei sprawdzać.
Ja bym sobie jeszcze obadał korwetę, bo też mam już w garażu. Czekajcie, speedcross, tam speed, nie wiem, te zawody mogą poczekać. Musimy sobie wziąć jakieś nowe. Aha, czekajcie, te wyścigowe były tu na górze chyba. One były tak ukryte, z tego co pamiętam. Ten warsztat był tak ukryty chyba. O tak. Szybka podróż. Pamiętam, że ciężko było to znaleźć. Kupujemy jakieś AMG, zobaczymy. Wow! Outstanding! Dobra, bierzemy Merca. O ile będzie? Powinien być chyba. Tutaj mamy oczywiście dużo mniejszą listę samochodów niż w Fordzie Horizon, ale są to samochody, które wszyscy lubią i na pewno ktoś tutaj znajdzie coś dla siebie, prawda? O, Mustang, ciekawe jak brzmi. Akurat jeśli chodzi o ten model, to mam porównanie z rzeczywistości i z rzeczywistości to jest kuźwa. Urwanie dupy! Nawet 410 koni mechanicznych potrafi tak cieszyć samym dźwiękiem. Dobra, ale my na razie przesiądziemy się do Mercedesa. No i mamy dwa Mercedesy. Jednego Mercedesa mamy, myślałem, że dwa. Dobra, nieważne. Nie ma tego starszego Mercedesa z 6-litrową jednostką, bo tutaj w tym Mercedesie bodajże jest 3,9, czy tam 4 litra w tym GTR-ze. To jest GT wersja. Nawet nie jest GTS, tylko GT. Nie ma innego Mercedesa tutaj. Wydaje mi się, że coś tu było jeszcze dodatkowego, jakieś inne AMG. Jest Audica, jakaś tam. Ej. Tylko jeden Merc? To by było dziwne. A klasa jeszcze jest. A, ten mały taki. To może na początku gdzieś był. Nie zauważyłem go. Nie widzę go. No dobra, w każdym razie A-klasa to już jest. Tam nie ma V8-ek, nie? A jest tu, faktycznie, nie zauważyłem go. A45 to jest już czterocylindrowy, dwulitrowy chyba, nie? Dwulitrowe są największe w tych czterocylindrowych. No, to tutaj pewnie też będzie ciekawie brzmieć. Ale weźmiemy sobie tego, bo ja go jeszcze nie mam. No i jedziemy. Dobra, słuchamy. To jest przed tuningiem, nie? Więc to jest taki. Ten dźwięk jest trochę taki ospały może. Ale też fajnie brzmi. Ups, ups. Oni, trzeba nowy samochód, wiecie, dobrze przywitać, nie? Aha, tutaj nie ma części, dobra. To co mówicie, żeby go stuningować? Patrzcie. Ja mam 40 FPS-ów tam. W tamtym miejscu miałem 40 FPS-ów przez chwilę. What? Co się stało? O kurde, 48? Trzeba komputer nowy kupować. Pięćdziesiąt FPS-ów? Jezu. Ej, ta grafika nie wygląda aż tak dobrze, żeby mi to cięło. Wow. Strasznie. Czekaj, komp chodzi. No komp się odpalił na najwyższych obrotach, więc trzeba nowy komputer. Jakby ktoś się z was tam interesował, jaki mam dokładnie komputer, to może sobie zobaczyć. Pod każdym filmem na YouTubie jest wylistowane to wszystko, nie? Fajnie brzmi, dosyć fajnie, natomiast jest jeszcze wolny, nie? Warto byłoby go jakoś przerobić. Nowy asortyment się tu zaraz pojawi. Co chwilę się tam pojawia nowy asortyment, to nie jest nic nowego. Parę rzeczy możemy włożyć. Troszkę dźwięk się pewnie jego zmieni. Na pewno będzie bardziej żwawy, tak? Czekaj. Tu mamy na poziomie 10.
O, tu możemy te pakiety pokupować, prawda? Możemy kupić na poziomie 16. O. I to są takie standardowe części chyba. Tak, tu można sobie te wyposażone, no, na 16 poziomie, bez żadnych tam boostów i tak dalej. Możemy sobie natomiast powymieniać, co tam chcemy, nie wiem. Nie pamiętam, co tu, co, jaki kolor części co robi dokładnie. Każda część miała jakiś tam swój boost do czegoś tam. No i tu się losuje. W hicie, w Need for Speed Heat, ten tuning wiecie, że będzie wyglądał trochę inaczej, nie? Co ja teraz sobie wytegowałem? Głowicę. No to teraz dajmy blok. Mustang w tej grze też mi zajebiście, tylko mnie chyba nie będzie stać, żeby tu wszystkie samochody sprawdzać po kolei. Dobra, wrąbiemy mu części i posłuchamy go po tuningu. Pyk. Tutaj jakaś część. Ja nie muszę w sumie tego nawet kupować, ale dobra, wystarczy, nie tego tuningu. I czy dźwięk jakoś się zmienił? No chyba tak. Wow, co to mi tutaj? Wow. Jakie pierdy. O kurde. Ciekawe, czy jego można jeszcze bardziej poszerzyć. To jest mega szerokie auto już teraz. Zaraz sprawdzimy, co można z nim zrobić. Możliwe, że coś się da, chociaż z tego co kojarzę, to takie egzotyki. Raczej nie bardzo. Spróbujmy, no. Maska. Takie coś. Przedni zderzak. Jakiś taki. Coś takiego. Owiewki. No i botniki. O, trochę można. Dobra. Progi. I z tyłu też można go trochę poszerzyć. Cyk. Wow, co to jest? Ten pierwszy mi się podobał. Taki minimalistyczny w porównaniu do tych pozostałych. Felgi możemy dać inne. Akurat części tuningowych tu nie brakuje w tej grze, nie? O kurde. Dobra, zaciski też możemy sobie powymieniać. Tarcze. O, i z przodu też nam się dały takie felgi, ale z przodu też moglibyśmy dać inne, nie? Jakbyśmy chcieli. Lusterka. Jakieś inne możemy. O, te są fajne.
No i jeszcze chyba coś tu z tyłu. System audio można dać, ale... Aha, tylne światło, no właśnie. Można przyciemnić chyba. No i tyle. Aha, szybę, no nie, no tu trzeba przyciemnić, kurde, żeby nas policja nie widziała. No i pięknie. I teraz sobie możemy dać jakieś malowanie. Zobaczymy, co tam ludzie pomalowali. Tutaj coś czerwonego. Wow. Diabeł, nie? Bierzemy to. Fajnie to wygląda. Z tyłu wygląda jak Porsche? Brakuje mi felk, jakie były od Need for Speed Underground do Need for Speed Carbon. No, na pewno tam brakuje paru takich felg. Ja pamiętam, że w tych starszych Need for Speedach to były takie kwadratowe te felgi. Dodali parę nowych, no może tamten styl nie pasował im do tego Need for Speeda i dodali takie. I sobie zrobiliśmy takiego diabła, no ten tunik jest kozacki, nie? Ej, po... Oh, what? Patrzcie na to! Woo! Widzicie tego kaczora syłu, ten spoiler? Patrzcie. On się rusza. Słuchajcie, w Fordzie jak sobie zainstalujemy jakiś spoiler, jakikolwiek, no to on już się nam nie podnosi, tak? To jest jakiś glitch chyba, bo tu nie ma tych siłowników nawet pod spoilerem. Widzicie to? A tam są takie specjalne siłowniki, żeby podnosiły ten spoiler, nie? A tutaj one zniknęły, jak zainstalowaliśmy inny. Więc mi to wygląda na jakiś glitch. Ale się podnosi, no. Obniżyliśmy dziada, tu można jeszcze tą pneumatykę wrąbać. O, o! No dobra, chodźmy na te speedcrossy. Jaka fura. Ej, bo ja nie mam hajsu już. Tutaj dość trudno było z tym hajsem, z tego co pamiętam. Trzeba było jeździć te zawody driftowe, żeby... Aha, tu już mam traskę, dobra. Żeby ogarnąć, nie? Dobra, jedziemy. Jedziemy na akcję, bo tam mam do zrobienia te rzeczy, których jeszcze nie robiłem. Nie skończyłem. A właśnie, klakson. Standardowy. Jaki diabeł czerwony, nie? Kurde. Wow. Dobra. Skręcamy w prawo. I tak. Słoneczny szał. Tam mamy jakieś nowe rzeczy do zrobienia. Fajnie, że jeszcze mi coś zostało. To sobie możemy taki właśnie powrocik zrobić do tej części Need for Speeda. Dawaj na przełaj tam. Zaraz, jak się tu zmieniało kamerę? O, a co to? Kontrola stabilizacji? Siła docisku. O, tu jeszcze było coś. Aha, no tak. Tryb zdjęciowy, ok. No i też można było fajne zdjęcia. Wow, kamera dynamiczna. Wow. Ha! Widok z maski, jest widok z maski, proszę bardzo. Siema, Ilek. Wow, widok z maski, spoko.
Widok z bliska i kamera, widok z daleka i dynamiczna. Co ta dynamiczna? Aha! Już pamiętam. Dobra, róbmy te zawody. O, Konrad, zapomniałem wczoraj losowania zrobić. Żeśmy grali w tego ETS-a, wyleciało mi to z głowy. Będziemy musieli losowanie zrobić, Konrad. Bo jest ogólnie pakiet z gry ten, Czarnoblight, do wygrania. Tam jest maska gazowa, taka fajna. Mam zdjęcie na Instagramie. I parę takich dodatkowych rzeczy jeszcze na temat tej gry. A jeszcze nie zgłosiła się do mnie osoba po te słuchawki, które wygrała ostatnio. Napisałem do niej na Messengerze, na Facebooku, ale zero reakcji, więc nie wiem, jak mam się skontaktować z nim. No. No i lecimy, kolejne stanty. Speedcross. Drift, lecimy. No i rozwaliłem. Oh. Tu jest na razie dość łatwo. Wow. Wow. Nie, znowu w to, kurde! O, kurde, było blisko. Dobra, lecimy. Udało się to zaliczyć. Chyba po zrobieniu tego dostanę jakiś samochód. Pewnie tego miniacza, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Co dalej? Tutaj. Co ty z tym mini robisz? No trzeba tutaj stunt cisnąć. Dobra,
startujemy. Trzy tysiące metrów, damy radę. Strefa driftu 11, 3 skoki, 2 fotoradary, obiekty do demolki 24. Najgorzej mi trafić w te obiekty do niszczenia. Au, au, au. Wow, a tego się nie da rozwalić? Ale się wystraszyłem. Tak, to jest speedcross. Tutaj trzeba szaleć. Nie znaliście tego trybu w tej grze? Tutaj bardzo ważne jest, żeby tego mnożnika nie trafić, nie tracić. No. Ach, się nie da skręcać w tej grze, Jesus. Podczas driftu nie da się czasami dobrze ogarnąć tego auta. Podczas samego driftu jest ok, ale jak kończysz ten drift, to ciężko się przestawić, jakby, nie wiem, o co tu chodzi. Ponoć w nowym Need for Speedzie jest już lepiej, ale jeszcze nie grałem, więc ciężko mi powiedzieć. Najgorsze jest to, że jak cokolwiek zahaczysz, to ci się ten mnożnik resetuje, nie? Czemu ty to robisz dopiero po 2 latach? Ja tego nie ukończyłem. Czy gram na manualu, czy automat? Gram na automacie. W Need for Speeda i w The Crew, tego typu gry, to zawsze automat mam. Raz próbowałem grać w The Crew 2 na manualu i nie szło mi zupełnie. Oh my god. Nie, no idzie dobrze ten trybek, jest okej.